Stoję na rozdrożu pomiędzy jawą a snem. Jedna droga prowadzi z powrotem do świata, który za sobą pozostawiłem. Druga prowadzi do miejsca pełnego cieni. Wybór pomiędzy znanym a nieznanym, między pewnikiem a wątpliwościami, powinien być oczywisty. Każdy rozsądny człowiek wróciłby do świata, który zna, zapomniałby o wszystkim, czego się dowiedział i dożył swych dni we wspaniałej niewiedzy. Prawdę mówiąc, jest już na to za późno. Wyboru dokonałem wiele lat temu, gdy rozpoczynałem tę podróż. Nie mogę teraz zawrócić. Stoję na rozdrożu, ale wybrać mogę tylko jedną drogę. Pozostawiam za sobą tę opowieść w nadziei, że kiedyś posłuży komuś innemu za mapę. Ktokolwiek czyta te słowa, powodzenia w podróży. Jeśli postanowisz podążyć moimi śladami, odszukaj mnie. Brian Westhouse. Jesteśmy gotowi, wędrowcze. Wkrótce rozpocznie się twoja podróż. Podążaj za mną. Życie lamy jest równie trudne jak zaśnięcie na ich twardych łóżkach. Poprosiłem mnichów, aby zaopiekowali się moim dziennikiem. Mam nadzieję, że wspomoże kiedyś innego podróżnika. To koła mani z inskrypcją błogosławiącą Om Mani Padme Hum. Medytuję. Nie powinienem mu przeszkadzać. Musieli mnie zauważyć. Przestali szeptać. Medytuję. Jesteśmy gotowi do rytuału. Wędrowcze, wstąp na podwyższenie. Co ty tu robisz? Nie wolno ci tu być. To cię dopadnie. Ja? Nie. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce?
skąd się tu wziąłeś? Wracaj, skąd przybywasz. Prędko, nie możesz tu zostać. Ale ja nie wiem, jak wrócić. Już to jest. Coś ty zarobił. Coś ty zarobił. Co masz na myśli? Co? Odśnienie. Boże, co to jest? Co? Nie, nie, nie! Podobno każda opowieść ma początek i zakończenie. W większości przypadków może to być prawda. Czasami jednak jedno i drugie sprowadza się do tego samego. Nazywam się Zoe Castillo. Z reguły nie jestem taka blada, ale z reguły nie jestem też w śpiączce. To mój ojciec, Gabriel. Na całym świecie ma tylko mnie. Matka zmarła 15 lat temu. Nie mam też rodzeństwa. Będzie bardzo samotny, gdy mnie zabraknie. Chciałabym móc z nim ostatni raz porozmawiać. Powiedzieć mu, że wszystko będzie dobrze. To byłoby jednak oczywiście kłamstwo. Mogłabym powiedzieć jedynie: żegnaj. Leżę w tamtym łóżku, ale mówię do was stąd. To się chyba nazywa przebywanie poza ciałem. Nie wiem, czy ktokolwiek mnie słyszy. Ostatnio jednak zetknęłam się z kilkoma głosami z zagrobu, co mi więc szkodzi spróbować. Dzieją się złe rzeczy. A wszyscy, którzy znają prawdę, już nie żyją lub zapadli się pod ziemię. Gdyby tylko udało mi się do kogoś dotrzeć, może dałoby się coś zrobić. Jeśli mnie słyszysz, słuchaj uważnie. To bardzo, bardzo ważne. To może być najważniejsza sprawa w historii. Musisz mi wybaczyć rozpoczęcie od wyświechtanego frazesu. Cała sprawa zaczęła się, gdy... W związku z czym pechowa krowa wybuchła. Ryan? Muuu! To się nazywa pikantny kotlecik. Błądzić jest rzeczą ludzką, wybaczać krowią. Dobra, kończą mi się dowcipy o krowach. Dzięki, Diane. Jako przyczynę karambolu, w którym wykoleił się miejski ekspres, podano zakłócenia. W wypadku zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych. Świadkowie twierdzą, że ciężarówka dostawcza straciła połączenie z siecią, a systemy sterowania ręcznego zawiodły, doprowadzając do zderzenia. Wypadek zbiega się w czasie z publikacją nowego raportu CTU, według którego istnieją niepodważalne dowody, że powodem zakłóceń są plamy słoneczne. Raport został już skrytykowany przez wiele... Zoe! Co to było? Jakaś reklama środka antywirusowego. Krykiet powrócił do swej ojczyzny, a żyjątka zaliczają punkty w tempie śmigacza. W pierwszych rundach nasi zawodnicy rzucali na... Zoe, masz wiadomość. Komórka piszczy. I dobrze, Raja. Teraz widać korzystne efekty letniej zmiany na ławce trenerskiej. Przypomnijmy, że żyjątka zwolniły trenera u Jego następcy na razie to nie grozi.
To automatyczne przypomnienie od... Cholera, trening, muszę się spieszyć. Atakiem rywala. Kapitan ekipy z RPA nie mógł uwierzyć, że jego drużyna zgromadziła zaledwie 86 punktów przy 6 autach w pierwszych 25 seriach rzutów. Musiałam wywiercić tacie potężną dziurę w brzuchu, zanim kupił mi ten system okienny. Uważa, że spędzam przed nim zbyt wiele czasu. I ma rację. Mamy wykupioną usługę pralniczą i sprzątanie domu, ale przyjeżdżają tylko raz w tygodniu. Moje ulubione miejsce na świecie. Prysznic trwa u mnie wieczność. I tak nie mam nic innego do roboty. We wtorek, zdaje się, zaprosiłam kilkoro znajomych. Trzeba by to posprzątać. Z kolejnymi wydaniami wiadomości. Zgadza się, Raja. Prezentujemy wiadomości dokładnie co godzina. Dla kanału 8 mówili Dajen Yamato i Ryan Russell. Dziękujemy za uwagę. Straszny bałagan. Dzień dobry, Zoe. Tata? Ty wciąż w domu? Dopijam kawę. Pociąg rusza o 1:00. Postanowiłem więc sobie trochę pospać. Pociąg? Jaki pociąg? Do Bombaju. Bombaju? Zoe, już zapomniałaś? Rozmawialiśmy o tym we wtorek. Jadę w interesach do Bombaju. Teraz pamiętasz? A, Bombaj, no tak. Tylko myślałam, że to w przyszły... Zaraz. Dziś mamy czwartek? To żałosne. Nawet nie wiem, jaki mamy dzień. Przynajmniej wstałaś przed południem. To już coś. Jakie masz plany na poranek? A raczej na jego nędzną resztkę. Idę na trening. Widzisz, istnieją jeszcze sprawy, które cię pasjonują. Dużego wyboru nie mam. Jeśli nie pójdę, to znowu będę przeglądała oferty pracy i zamartwiała się tymi, do których nie mam kwalifikacji. Skoro tak to cię martwi, to czemu nie wrócisz na uczelnię? Tato, nie zaczynaj. Przykro mi, Zoe, ale tutaj też najwyraźniej dobrze ci nie jest. Zmień może kierunek. W Kapsztadzie uczą przecież nie tylko biotechnologii. Albo pójdź na całość i zmień uniwersytet. Pomogę ci. W Bombaju mają świetną szkołę bioinżynierii. Mogę tam zajrzeć podczas wyjazdu. Już o tym rozmawialiśmy. To niestety nie jest takie proste. Sądzisz, że brakuje mi celów życiowych, ambicji? Ja po prostu nie wiem, czego chcę. Nie możesz tego uszanować? Potrzebuję czasu. Dobra, nie będę nalegał. Cieszę się, że jesteś w domu, Zoe, ale serce mi się kraje, gdy widzę cię w takim stanie. Uwierz, że mnie też nie jest z tym dobrze. O co chodzi z tym Bombajem? Podpisujemy tam kontrakt z nową firmą biotechnologiczną i muszę dokonać kolejnej oceny tamtejszej placówki. Brzmi straszliwie nudno. Wydawało mi się, że chcesz wrócić do pracy w laboratorium. Chciałem i dalej chcę, ale po awansie nie bardzo mogę. Dobrze ci tak, to przez twoje wybujałe ambicje. Kiedy wracasz? Prawdę mówiąc, to jeszcze nie wiem. Może za kilka dni, a może za 2 tygodnie. Naprawdę? Aż 2 tygodnie? Będę miała wolną chatę przez... to znaczy, będę przez ten czas sama? Tak, i o tym też rozmawialiśmy we wtorek. O, przepraszam, jakoś słabo myślę. Właśnie widzę. Kupisz mi coś w Bombaju? Coś egzotycznego? Może budzik? Bardzo śmieszne.
Jak tam praca? Nic ci nie jest? Nie pamiętam, kiedy ostatnio pytałaś o moją pracę. Próbuję odgrywać rolę zafrasowanej córki. Mógłbyś to docenić. Tak. Przepraszam. Praca idzie dobrze. Po awansie mam wiele na głowie. Zauważyłam. Od Bożego Narodzenia nie zjedliśmy razem obiadu. Przepraszam i za to, kochanie. Obiecuję, że ugotuję ci obiad, gdy wrócę z Bombaju. Spaghetti! Myślałem raczej o jakiejś sałatce. A, nie ma mowy. Sugerujesz, że muszę się zacząć odchudzać? W takim razie ustalone. Spaghetti. To jak z tą robotą? Dzieje się coś nowego? Poza wyjazdem do Bombaju nie bardzo. Nudy. Pamiętaj, że studiowałam bioinżynierię i wiem dokładnie, jak nudne może to być zajęcie. To prawda. Zapominam wciąż, że moja piękna i utalentowana córka uznała, że pójście w moje ślady może być dobrym pomysłem. Już się nie musisz tym przejmować. Teraz jestem twoją piękną, utalentowaną córką, która nie skończyła studiów. Zrywając tym samym z tradycją, jak przystało na prawdziwą Castillo. Słuchaj, tato, bardzo by ci przeszkadzało, gdybym zaprosiła wieczorem kilkoro przyjaciół? Pytasz, czy możesz urządzić imprezę? Impreza to za duże słowo. Raczej mała nasiaduwa. Ta, zakładam, że na tej nasiaduwie nie będzie żadnych chłopców ani alkoholu. Mogę ci obiecać, że na pewno nie będzie żadnych narkotyków. Zoe, potrafisz nieźle zmieniać optykę postrzegania pewnych kwestii, a zresztą od kiedy to potrzebujesz mojej zgody? Umiem z tobą postępować, tato. Wiesz, dla córki to bardzo cenna umiejętność. Delektuj się kawą, ja się zmywam. Udanej podróży. Więc nie wiesz, kiedy wracasz? Może to trochę potrwać w zależności od tego, jak będzie szła inspekcja. Poza tym mam w Bombaju do załatwienia też inną sprawę. Naprawdę? Jaką? Takie tam do pracy. Siedziby wielu firm biotechnologicznych znajdują się w Bombaju, a ja muszę się spotkać z przedstawicielami kilku z nich. Zadzwoń jakby co. Jeśli nie będę odbierać, to znaczy, że jestem na spotkaniu poza siecią, ale oddzwonię jak tylko będę mógł. Cześć, tato. Żegnaj, kochanie. Bądź grzeczna. Jasne, jasne. Nie zapomniałaś o czymś? Nie, raczej nie. O czym niby? O ubraniu. Nie wypuszczę z domu córki w takim stroju. A, racja. Po prostu sprawdzałam, jaka jest pogoda. Zaraz się ubiorę. Jedzenie zamawiamy z dostawą do domu. W lodówce mamy tylko białe wino, spleśniały ser i niepewne resztki chińszczyzny. No dobra, lubię poduszki. Cześć. Trzymaj się ciepło. Mam zamiar. Żegnaj. Jardin de Rose. Miejsce jeszcze mniej ekscytujące, niż wskazywałaby na to jego nazwa. Dawno, dawno temu ludzie bazgrali na kartkach papieru i wrzucali je do tych skrzynek. Nikt nie wie dlaczego.
Cześć, Zoe. Olivia DeMarco. Sklepikarz, geniusz, najlepszy przyjaciel. Witaj, kocie. Gdzie to się tak śpieszysz? Cześć, Liv. Na trening. Jestem trochę spóźniona, więc... Słuchaj, mam tu coś, co powinnaś zobaczyć. Nie śpieszy ci się, prawda? Zajęcia poczekają. Co tam? Nie na dworze, głuptasku. Chodź do środka. Odnowione i ulepszone boty to specjalność Liv. Zarabia na tym fortunę. Jeśli Liv nie ma czegoś w sklepie, to jest to w stanie sprowadzić w ciągu doby. Niezależnie od tego, co to jest. Zoe! Znowu? O co tu chodzi? Hej, widziałaś to? Co, kocie? Na ekranie. To samo widziałam dziś rano. To było coś jakby... Nie wiem, jak to opisać. Jakieś interferencje. Ale nie same szumy. Obraz był wyraźny, tylko... zniekształcony, jak w koszmarze. Nie wiem. Może to zakłócenia. Ostatnio się nasilają. Rano rozłączyło mnie nawet na kilka chwil od sieci. Ostatni raz tak się przestraszyłam w czasie awarii. No i jeszcze jak wsiadłam na mechanicznego byka. Nigdy więcej. To co ty w końcu widziałaś? Przykryty śniegiem krajobraz. Czarny dom i małą dziewczynkę przypominającą ducha. Ona do mnie mówi: znajdź ją, ocal ją. Dziwaczne. Faktycznie można się przestraszyć. Nie widziałam tego. Na pewno zapadłoby mi w pamięć. Jesteś pewna, że nie naoglądałaś się po prostu horrorów? Jak się za długo siedzi przed ekranem, to wcześniej czy później widzi się takie rzeczy. Nie zaczynaj, Liv. I tak mam wyrzuty sumienia. Przepraszam, kocie. Nie chciałam. W porządku. To ja jestem problemem. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Ledwo wstaję rano z łóżka. Każdy dzień jest dokładnie taki sam, a ja nie robię nic, aby to zmienić. Nie chodzę do szkoły, nie mam pracy, rzadko widuję się z nielicznymi przyjaciółmi. Ale mnie nie zostawiłaś. Widujemy się niemal bez przerwy. Ale to dlatego, że tu jest łatwo przyjść. Znajomości wymagające ode mnie większego zaangażowania mają się gorzej. Inne rzeczy zresztą też. Może to po prostu zmęczenie. Miałaś ciężki rok. Przerwałaś naukę, zerwałaś z Rezą, wróciłaś do domu. Te rzeczy muszą mieć na ciebie jakiś wpływ. Może i masz rację. Chyba za dużo narzekam, nie? Nie chcę być zrzędliwą, apatyczną Zoe. Chcę znowu stać się sobą. Dobra, dość gadania o mnie. Chciałaś mi coś pokazać? Tak, tylko co to było? Już pamiętam, coś super. A, zanim zapomnę. Tata wyjechał z miasta i urządzam wieczorem małe przyjątko. Może wpadniesz? Miałam wieczorem rozpakowywać nową dostawę, ale czemu nie? Praca może poczekać. Kto będzie? Ta sama banda, co zwykle. Zapowiada się świetnie. A Reza? Tak dawno go nie widziałam, zaczynam za nim tęsknić. Istnieje jakaś szansa, że znowu się zejdziecie? To nie jest w tej chwili facet dla mnie. Znaczy, kocham go na zabój, jest świetny, ale sprawy przybierały zbyt poważny obrót. To znaczy, ja podchodziłam do tego zbyt poważnie, a na to jeszcze zwyczajnie za wcześnie. Problemem był też związek na odległość. I jak na ironię, zaraz po zerwaniu wróciłam tutaj, gdzie mieszkam 5 minut od jego domu. Co i tak nic nie zmienia. Cieszę się, że wciąż jesteśmy przyjaciółmi i nie czujemy się ze sobą niezręcznie. Ty i on jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi i nie chcę tego stracić. Ale wrócić do siebie? Nie. Poza tym nie sądzę, żeby wieczorem się pojawił. Jest ostatnio bardzo zajęty. To jak? Koło 8? Przyniosę butelkę tekili i mój wrodzony urok osobisty. A teraz chcę ci coś pokazać. Co takiego? Oprogramowanie maskujące WSL. Dobra. Załóżmy, że mam choćby blade pojęcie, o czym mówisz. Dobra. To swego rodzaju osłona na twoją komórkę. Dotykasz ekranu i stajesz się niewidzialna. A raczej wybierasz menu, aplikację, klikasz na ikonie przypominającej pingwina, na przycisku aktywuj. Więc musisz dotknąć ekranu 1, 2, 4 razy.
Ale cóż to jest przy szerokich możliwościach niewidzialności? Nie rozumiem. Niewidzialność? Niefizyczna oczywiście. To zapewni ci tylko bardzo, bardzo drogi kombinezon bojowy, który i tak można rozbroić puszką farby w sprayu. Program sprawia, że oko na niebie nie widzi twojej komórki. Nie można cię namierzyć. Syndykat nie może jej śledzić. Fajne, nie? Faktycznie. Jak to działa? Wgrywasz mi to po prostu na komórkę? Tak. To proste. Daj mi chwilkę, a... O, to tak jakby ważne, kocie. Kupuję serię drogich etiopskich komórek prosto z fabryki, praktycznie za bezcen. Muszę więc... Odebrać. Dobra, do zobaczenia. Wgram ci nowe programy, jak wrócisz, okej? Tady ja, Salem, denane? Odnowione i ulepszone boty to specjalność Liv. Zarabia na tym fortunę. Starożytna skrzynka pocztowa. Hej, Zoe! Cześć. Wyszłyśmy na spacerek? Coś w tym rodzaju. Postanowiłam wyskoczyć na szybki trening przed lunchem. A ty nie powinnaś już tam przypadkiem być? Owszem. Trochę się spóźniam. Pośpiesz się. Jama nie będzie zadowolona. Przecież wiem. Już idę. Dobra, do zobaczenia na miejscu. Karen to moja ulubiona kelnerka. Mam ulubioną kelnerkę. Muszę przestać pić tyle kawy. Hej, jak leci? Nic ciekawego. Idę na trening. Znowu? Jestem pod wrażeniem. Prawie codziennie tam chodzisz. Mam ostatnio mnóstwo czasu. A szczęściara. No nie wiem. Nie powiedziałabym. Mam wrażenie, że marnuję ten czas. Myślałam, że wracasz na ten swój uniwersytet. W Kapsztadzie, zdaje się. Wracam. Może. Nie wiem, czy powrót na uczelnię to dobre rozwiązanie. Ale ja jestem żałosna. To się właśnie nazywa odchyłem. W każdym razie mam nadzieję, że to tylko odchył. A wszystkim się to zdarza. Nic ci nie będzie. Mam nadzieję. Dzięki, Karen. Do zobaczenia. Nie znam jej. Chcesz zarabiać wielką kasę? Casablanca to najlepsze miejsce. Cały czas go tu widuję. Musi mieszkać gdzieś blisko. Moje życie jest całkowicie uzależnione od sieci. Te zakłócenia wszystko psują. A co będzie, jak mnie rozłączy? Gdy jeszcze byłam w liceum, siadywaliśmy koło tej fontanny, żarliśmy lód. Nie znam jej. Jak leci? Tutaj znajduje się moja sala gimnastyczna. Od powrotu bywam tu prawie codziennie i czuję się dzięki temu dużo zdrowiej. I chudziej. Spóźniłaś się. Przepraszam, ja... Nie przepraszaj. Po prostu się nie spóźniaj. Więcej się to nie zdarzy. Wątpię, Zoe. Brak ci zaangażowania. Jesteś moją najzdolniejszą uczennicą, ale zdolności to nie wszystko. Nie traktujesz już treningów poważnie. Marnujesz czas swój i mój. Przepraszam, Jamo. Jakoś nie liczy się to dla mnie tak bardzo jak kiedyś. Sztuki walki nie muszą wcale stanowić ważnej części twojego życia. Ale ważna jest pasja. Jeśli nie masz do czegoś pasji, to nie warto się tym zajmować. Zostawmy to jednak na razie i przejdźmy do lekcji.
Gotowa? Naprzód! Doskonale się ruszasz. Doskonale się ruszasz. Nieźle, Zoe. Ale to trening czyni mistrza. Zacznijmy jeszcze raz. Nie, chyba na dziś mam dosyć. Dobrze. Będziemy kontynuować jutro. Spróbuj tym razem się nie spóźnić. Nia jest tu od niedawna, ale jest naprawdę dobra. I zależy jej na rywalizacji. Dobrze ci dziś poszło! Jama na pewno jest zadowolona. Mam nadzieję, że Jama nie objechała cię zbyt mocno za ponowne spóźnienie. Zoe! Znajdź April Ryan! Ocal ją! Niesamowite! Ta wizja mnie śledzi. No i czy Jama w ogóle włącza ten ekran? Chyba nie. Robi się dziwnie. Cześć, Reza. Hej, bardzo zajęta? Nie, raczej nie. A co? Muszę z tobą porozmawiać. Możemy się spotkać w Moka Loko? Jasne. Kiedy? Teraz? Właśnie tam idę. Dobra, do zobaczenia za kilka minut. Świetnie, do zobaczenia. Nie znam jej. Reza? Cześć, sekundka. Rio, zadzwoń, gdy wszystko zestawisz. Spotkałem znajomą. Dobra, cześć. Z kim gadałeś? Ciebie też miło widzieć. No cześć. To kto to był? Dobrze wiedzieć, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Chodziło o interesy. Jestem po prostu ciekawa. Cieszę się, że znowu chodzisz na randki. Tu nie chodzi o randki, tylko... A, interesy, rozumiem. Słuchaj, nie chcę, żebyś czuł się z tymi sprawami przy mnie niezręcznie. Ten etap mamy już za sobą. Dobra, będę pamiętał, żeby ze szczegółami opisywać ci moje miłosne podboje. O ile takowe nastąpią. To co tam u ciebie? W porządku. Tata wyjechał dzisiaj do Bombaju, więc mam wolną chatę. Zaprosiłam kilka osób na wieczór. Imprezka! Oficjalnie to ciche spotkanie w gronie znajomych. Tak przy okazji, jeśli masz czas, jesteś oczywiście zaproszony. To znaczy, możesz przyprowadzić kogo zechcesz. Będzie tylko kilka osób, nic wielkiego. Chętnie, ale niestety muszę zająć się pewnymi sprawami służbowymi. Bardzo mi przykro. Nie przejmuj się, to żaden problem. Ale następnym razem się nie wywiniesz. Co się z tobą dzieje, Reza? Ostatnio ciągle jesteś zajęty. Piszesz artykuł? Jak zwykle jestem zawalony. Przez ostatnie 3 doby przespałem może z 5 godzin. No, trafiłeś coś dużego. Być może. Nie zaniosłem tego jeszcze do redakcji. Nawet Martin nic jeszcze nie wie. Potrzebuję więcej informacji, dokładniejszych badań. Ale zapowiada się niesamowicie. Możesz mi coś o tym powiedzieć? Przykro mi, ale nie. Dobra. Nie chciałam naciskać. Wiem, jesteś po prostu ciekawska.
Nie czuję się ostatnio sobą. Wszystko w porządku? Nie, nie mam żadnego powodu, żeby narzekać. Tata mnie wspiera, mam wszystko, czego mogę potrzebować. Nawet forsę, żeby pojechać gdziekolwiek zechcę. Problem polega na tym, że nic mnie już nie obchodzi. Nie mam celów, ambicji. Nienawidzę tego. To do mnie nie pasuje. Ale przecież czujesz się już tak od pewnego czasu, nie? Tak mi mówiłaś, kiedy zerwałaś. Wiem, Reza. Ale wtedy sądziłam, że to tylko faza przejściowa. A teraz... Teraz zaczyna mnie to martwić. Będę się tak czuła do końca życia? Wydaje mi się, że sprawiam wszystkim zawód. Nawet nie mogę zebrać sił, żeby pojechać do Kapsztadu, odwiedzić Katrinę i Dawida. I jak to o mnie świadczy? To świadczy, że przeżywasz ciężkie chwile. Ale od czasu, kiedy opuściłaś Kapsztad, minęło ledwie kilka miesięcy. Należy ci się przerwa. Wiem, że próbujesz mnie pocieszyć. Doceniam to, ale... Sama już nie wiem. Potrzebuję czegoś więcej niż poklepywanie po plecach. Jakiegoś celu w życiu, kierunku, w którym mogłabym zmierzać. Czegoś, co... Cholera, przepraszam, ale muszę odebrać. Nie ma sprawy. Słucham? Dzięki. Dobra, niedługo wrócę. Nigdzie się nie ruszaj. Przepraszam, jestem dziś mocno zestresowany. O czym to my... Nie przejmuj się. Wiem, że masz wiele spraw na głowie. Przez telefon wspomniałeś, że chciałbyś pogadać. No, co się stało? Muszę cię prosić o przysługę. Pewnie. Nie mam żadnych planów na popołudnie. Świetnie. To nic wielkiego. Potrzebuję tylko, żebyś poszła w jedno miejsce i coś dla mnie odebrała. Co konkretnie? Wiesz, gdzie jest budynek Seshadri? Nie. Niedaleko stacji centrum. Mieści się tam laboratorium biotechnologiczne o nazwie Jiva. Prowadzi je niejaka Chang. Helena Chang. Trzeba od niej odebrać paczkę. Oczekuje mnie, ale nie mam teraz czasu. A paczka jest mi potrzebna natychmiast. Z usługi kurierskiej wolę nie korzystać. To poufne materiały. Chang nalegała, abym odebrał je osobiście. Poślę jej wiadomość, że odbierzesz to zamiast mnie, okej? Okay? Wszystko ci pasuje? Nie masz nic przeciwko? Nie mam. Seshadri, Jiva, Helen Chang. Paczka. Jak najszybciej. Przynieś ją do mojego mieszkania. Załatwię, żeby ręka, która gryzie, wypłaciła ci stawkę za kilka godzin pracy. Kazą się nie przejmuj. Nie wykonuję zlecenia redakcji, tylko wyświadczam ci przysługę. Dziękuję. Doceniam to, naprawdę. No, to czas na mnie. Na ciebie też. Interesy czekają. Ściśle tajne. Co do imprezy, to znaczy cichego spotkania. Tak? Jeśli skończę dziś wcześnie, to postaram się wpaść. Dobra, jeśli skończysz wcześnie i wytrzymasz plotki zakrapiane czerwonym winem, zapowiada się babski wieczór. Może wytrzymam. Do zobaczenia wkrótce. Jeszcze raz dziękuję za pomoc, Zoe. Cześć. Przykro nam, ale na tym obszarze nie ma dostępnych taksówek. Prosimy spróbować później. Kim pani jest? Miałam odebrać tu paczkę od pani Chang. Nazywam się Zoe Castillo.
Nie, nie ma jej teraz. Nic nie wiem o żadnej paczce. Proszę wrócić jutro. Dziś już zamknięte. Byłam z nią umówiona. Nie mogę tutaj poczekać? Nie, już mówiłam, nie ma jej. Zamknięte, proszę wyjść. Natychmiast. Dziękuję za pomoc. Wrócę jutro. Przy okazji, piękne zabarwienie. Słucham? Pani włosy, piękne zabarwienie. Jaki to kolor konkretnie? Och, nie wiem. Standardowy odcień dołączany do implantu. Proszę posłuchać. Bardzo ładny, pasuje pani. Sama myślałam o przefarbowaniu się na blond. Jak pani sądzi? Ma to sens? Może... Proszę posłuchać, nie mam... Muszę to skończyć, zanim tu... Skończę więc... Przepraszam, że panią odciągam od pracy, ale naprawdę potrzebuję tej paczki. Jak już mówiłam kilka razy, będzie pani musiała wrócić jutro. Może pani Chang zostawiła dla mnie tę paczkę gdzieś. Nie mogłaby pani rzucić okiem? Przykro mi, ale naprawdę nie mam czasu na szukanie paczki. Nie lubię się narzucać, ale chodzi o moją szefową. Zabije mnie, jeśli nie odbiorę tej paczki. Ale ja naprawdę nic nie mogę. Wiem, wiem. Jest pani zajęta, ale gdyby zechciała pani tylko rzucić okiem w tamtym pokoju, może gdzieś tam leży. Dobrze, rzucę okiem, ale jeśli jej tam nie ma, będzie pani musiała wyjść. Zamknięte. Serdecznie dziękuję. Hej, co pani robi u diabła? Na pomoc! Kano! Kano! Nie ma żadnej klawiatury. Drzwi są zapewne kontrolowane z poziomu zwykła konsola. Zwykła konsola. Chyba uda mi się tam wspiąć. Mam tu rączkę z napisem zmniejszenie ciśnienia. Dzięki Bogu. Gaz już się przesączał. Jeszcze kilka minut i... Co się stało? Kim byli ci ludzie? To nie czas ani miejsce na wyjaśnienia. Musimy natychmiast stąd wyjść. Ktoś grzebał w systemie i zablokował dostęp do tego piętra. Muszę to jakoś obejść. Przycisk nie działa. Udało mi się włączyć obejście ręczne. Spróbuj wcisnąć przycisk windy. Powinien teraz działać. Szybko, do windy. Nie możemy tu zostać. Jestem ci winna podziękowanie za uratowanie życia. Nawet nie myślałam. Spójrz, jak się trzęsę. To adrenalina. Normalne. Nie dla mnie. Nie co dzień ktoś próbuje mnie zabić.
nie próbowali zabić ciebie, tylko mnie. Ale do rzeczy. Kim jesteś i co robisz w moim laboratorium? Nazywam się Zoe Castillo. A ty jesteś Helena Chang? To nie ma... Castillo? Rozumiem. Tak. Jestem Helena Chang. Skąd znasz moje nazwisko? Przyszłam odebrać paczkę dla mojego przyjaciela. Dla Jerycho. Jerycho? Powiedziałam mu, że paczkę oddam tylko jemu osobiście. Nie mógł przyjść. Miał cię uprzedzić. Ta wiadomość do mnie nie dotarła. Może ją przechwycono. To wiele tłumaczy. Nie podoba mi się to. Ktoś próbuje cię zabić. Ci sami ludzie szukają Jerycho? Nie mam pojęcia. Ale muszę stąd iść. Proszę weź to. Dostarcz to Jerycho. Jak najszybciej. Co to? Informacje. Będzie wiedział, jak je wykorzystać. Jakie informacje? Przykro mi, to nie twoja sprawa. Paczka jest tylko dla Jerycho. Muszę iść. Chwila, muszę zapytać o... Dostarcz paczkę Jerycho, natychmiast. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Nie zapomnę ci tego, Zoe Castillo. Hej, hej, poczekaj! Cholera. Reza będzie się musiał ostro tłumaczyć. Reza Temis, mieszkanie numer 8. Kota. No i czemu drzwi do mieszkania są otwarte? Reza? Reza! Nigdy nie zostawia otwartych drzwi. To dziwne. Mój Boże. Nic ci nie jest? Ona jest... zimna. Zoe... Nie, tylko nie to. Co się tu do cholery dzieje? Znajdź April. Ocal April. Tam na dole... to komandosi oka. Ja nie... Ostrzegałem! Proszę podać nazwisko i numer CID. Gdzie ja jestem? Kim jesteście? Proszę podać nazwisko i numer CID. Domagam się adwokata. Nazwisko i numer CID. Już! Skanowano mnie po drodze. Wiecie, kim jestem.
Jest pani zatrzymana na mocy prawa syndykatu o działalności antykorporacyjnej w związku z morderstwem i posiadaniem nielegalnego oprogramowania. Zalecam całkowitą współpracę i liczenie się z konsekwencjami ewentualnej odmowy. Postrzeliliście mnie! To nie jest naruszenie moich praw obywatelskich? Od tej chwili nie ma pani, pani Castillo, żadnych praw. Co pani robiła w mieszkaniu pana Temiza? Wpadłam odwiedzić kumpla i zobaczyłam otwarte drzwi. Weszłam, zauważyłam ciało i po chwili wpadli gliniarze. Skąd ma więc pani kostkę z danymi? Jaką kostkę? Przypominam pani, że od pani zachowania zależy, czy wyjdzie pani na wolność. Mamy dość dowodów, aby skazać panią za kilka przestępstw. Może pani spędzić nawet 30 lat w więzieniu korporacyjnym. Albo może pani z nami współpracować. Przecież współpracuję! Naprawdę nie wiem nic o żadnej kostce. Znaleziono przy pani kostkę ze ściśle tajnymi danymi. Czy na pewno dobrze pani robi, zaprzeczając, że brała udział w tej całej sprawie? Ja nie... Przenosiłam tylko paczkę. Ktoś mi ją dał i miałam ją dostarczyć Rezie, ale on o tym nie wiedział. Nie wiem o co... Od kogo była ta paczka? Od kobiety z firmy z centrum. Firmy Jiva, nazywała się... Chang, zdaje się... Tak, Helena Chang. Jak ta Chang się z panią skontaktowała? Słucham? Skoro pani przyjaciel, pan Temis, nic o całej sprawie nie wie, to jak ta Chang się z panią skontaktowała? No dobra, pomagałam Rezie. Poprosił, żebym odebrała dla niego paczkę, ale nie wiedział przecież, co w niej jest. Nawet jej nie zobaczył. Cokolwiek było w środku, odpowiada za to Helena Chang. To ją powinniście przesłuchiwać. Reza tylko z nią rozmawiał. Przygotowuje artykuł, a ona była jednym ze źródeł. Jaki artykuł? Nie wiem, nie powiedział. Na pewno wszystko można łatwo wyjaśnić. Reza nigdy by nikomu nie zaszkodził. Jeśli pan Temis podejmie próbę kontaktu z panią, ma nas pani o tym natychmiast poinformować. Nie wolno pani również opuścić bez naszego pozwolenia Casablanki. A teraz proszę nam jeszcze raz opowiedzieć, o co poprosił panią pan Temis. Cześć, tu Reza. Jestem zajęty albo śpię. Tak czy siak, daj znać, o co chodzi. Odzwonię. Dzięki. Cześć, to ja. Komórkę pewnie wyłączyłeś z oczywistych powodów. Ale jeśli odsłuchasz tę wiadomość... Reza, proszę cię, wróć. Z pewnością da się wszystko załatwić, kiedy wrócisz do domu. Naprawdę się martwię. Odezwij się, dobrze? Cześć. Albo prześlij mi jakąś wiadomość, cokolwiek. Znak życia. Cześć. Proszę cię, tato, odbierz, proszę cię, proszę. Cześć, Zoe. Tata? Przykro mi, ale nie mogę teraz odebrać telefonu. Zostaw wiadomość, a oddzwonię najszybciej, jak będę mógł. Cholera. Ten bałagan trzeba posprzątać. Kiedyś. Zoe, masz wiadomość. Hej, Zoe. Czuję się trochę niezręcznie. Walkers, nie mam czasu na... Ale pamiętasz może, jak pojechaliśmy, nikomu nic nie mówiąc, waktraksem do Europolis, a ty spiłaś się w trupa? Co? Musiałem zanieść cię do tego nędznego hotelu na ulicy Jarl, gdzie całą noc żygałaś. Rano kupiłaś mi wtedy starodawną zapalniczkę. Pamiętasz? Zoe, tu Reza. Zmodyfikowałem nieco Walkersa, aby odegrał tę wiadomość, gdyby coś mi się stało. Nie chcę, żebyś się martwiła. Słyszysz tę wiadomość, ponieważ nie kontaktowałem się z Walkersem od 24 godzin. Najprawdopodobniej nic mi nie jest. Gdyby jednak faktycznie coś mi się stało, muszę prosić cię o przysługę. Trzymam w moim mieszkaniu zaktualizowaną kopię notatnika. Są w nim wszystkie informacje o artykule, nad którym właśnie pracuję. Informacje i ciekawe fakty wgrywam tam dwa razy dziennie.
chcę, abyś zabrała ten notatnik i zaniosła go gdzieś, gdzie będzie bezpieczny. Jeśli mam kłopoty, wyciągnij informacje z mojego edytora. Będziesz go musiała najpierw rozkodować. Pogadaj więc... Już ty wiesz z kim. Ona na pewno sobie z tym poradzi. Aby znaleźć notatnik, idź do mojego mieszkania i powiedz Lucy to, co powiedziałem ci, gdy wyjeżdżałaś do Kapsztadu. Ona znajdzie dla ciebie ten notatnik. Będę tutaj, kiedy wrócisz. Jezu, Reza, mam nadzieję, że nic ci nie jest. Jak już mówiłem, prawdopodobnie nic mi nie jest. Może zapomniałem po prostu się odezwać. Może Wonkers źle zadziałał. Może musiałem wyjechać nagle i w pośpiechu. Ale na wszelki wypadek zdobądź ten notatnik. Tylko tobie mogę go powierzyć. Trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Wkrótce się zobaczymy.